Tak, jeszcze mam do Lil pytanie. Jakiś czas temu jeszcze, gdy prowadziłaś kanał Seksmasterka, pamiętam, gdy cię subskrybowałem, dałaś taki film, w którym reklamowałaś swoją własną stronę porno. I na w jakiś czas później dodałaś również film, przepraszam, posta na Facebooka zachęcającego do zakupu wakacyjnego kursu seksu. Nie, no to akurat wszystko, co... Po pierwsze, to nie była strona porno, tylko strona z soft erotyczna. Soft erotyk. Poza tym nie, a druga sprawa, kłamiesz tutaj i nie możesz takich rzeczy robić, bo to jest pomawianie. Nie było czegoś takiego jak kurs wakacyjny seksu. Więc nie pomawiaj mnie tutaj, bo to jest karalne. Okej, zadaję tylko pytanie, więc jeśli takie jest twoje zdanie, to ja to potwierdzam i wycofuję to. Zadałem pytanie, nie powiedziałem, że potwierdzam, że taki kurs sprzedawałaś. Mhm. Ale to wiesz, to takie jest pytanie sugerujące trochę, nie? Tak samo jak to do mnie, że skasowałeś. Dlaczego skasowałeś? No dobrze, bo widocznie przeglądam YouTube'a niezalogowany i też z tego... Ale co, byłeś fanem Seksmasterki? Oglądałeś tą stronę? Oglądałeś te filmiki? Wykupowałeś? Chyba pierwszy, co? Nie kupowałem. Tu jakiś widzę ukryty fan Seksmasterki. Ale po prostu jak wleciał film reklamujący na YouTube'a, gdzieś tam podałaś linki, no to zajrzałem, nic nie wykupiłem i to było tyle.